Witam wszystkich na moim kanale. W poniedziałek, 25 września, idziemy na Market Dino do paczkomatu, wziąć paczkę. Jak będziemy przy paczkomacie, nagramy. Market Dino, paczkomat, dochodzimy. Zaczynamy. Odbierz paczkę. Numer telefonu. Kod. Kod wpisany. Otwieramy. Otwarte. Bierzemy paczkę. Paczka cała. Zamykamy. Ciun. Kończymy. Jak będę w domu, otworzymy, pokażę, co zamówiłem. Już w domu. Otwieramy paczkę z zamówionym talerzem. Kupiłem talerz. Niemiecki, niby to nie jakiś rarytas, ale mi się podobał i zamówiłem. Za talerz dałem 5 zł i 4 zł przesyłka, to razem 9 zł. Ale mocno zapakowane, się nie da rozpakować. Nawet paczka ciężka, gdzieś na oko tak około 2 kilo. Otworzone. Tak zapakowane. Na wierzchu. Uwaga, szkło. Ostrożnie szkło. Do wyrzucenia, później podniosę. Będzie tutaj. Następny karton, też do wyrzucenia. Tu mamy talerz. Musimy go otwierać. Zaraz
Otwierać. Papierów dużo. No, talerz ciężki. Już nie pamiętam, czy on był z porcelany, czy z innego materiału. Wydaje mi się chyba z kamionki. Taki oto talerz. Kupiony. Pulsnic. Pulsnic. 1375, 1975. Jakaś na pewno miejscowość w Niemczech. Ale mi się spodobał. Dlatego go zamówiłem. Tak się prezentuje. Widzimy go z daleka. Tak się prezentuje. Teraz zobaczymy tył. Z tyłu jest jakaś sygnatura. Szmi. Szmio. Niestety nie wiem, co tu pisze. Taka sygnatura. Talerz do powieszenia. Jeszcze raz z przodu. Wypukły. Myślę, że to jest chyba kamionka, materiał. A że mi się spodobał, jak na internecie widziałem, to go zamówiłem. Jeszcze raz powtórzę, dałem za niego 5 zł, 4 zł przesyłka, razem 9 zł. Myślę, że taki talerz 9 zł to się opłacało. I dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do następnych moich zakupów. Cześć. Mierzymy talerz. Talerz ma 35 cm. Dokładnie 35 do malunku, a tak ma 35 nie będzie miał na 35.